Nie, bardzo się cieszę, że udało się zdobyć 3 punkty po ciężkim meczu. Broń naprawdę nas pozytywnie zaskoczyła, fajnie grali w piłkę, szacunek dla nich, no ale to my wygrywamy 3-0 i chcemy awansować. Oby zostało tak do końca sezonu, a fantastycznie się gra przy takim dopingu kibiców, naprawdę mega to motywuje, jeszcze aż ciarki łapią, naprawdę. Jesteśmy pełni optymizmu, bardzo pozytywnie nastawieni do tego, co się dzieje, patrzymy tylko na siebie, tak naprawdę Legionowie nas nie interesuje. Jeśli będziemy wygrywać, awansujemy. I kropka. Czuję się fantastycznie, najlepiej w moim życiu, mimo mojego wieku, nie jestem już taki młody jak widać, ale naprawdę czuję się fantastycznie i oby tak do końca sezonu. Po raz kolejny pokazaliśmy dobrą grę, mam nadzieję, że podobało się wszystkim zgromadzonym. Wydaje mi się, że wygraliśmy w pełni zasłużenie, mając kontrolę nad meczem przez pełne 90 minut. Chyba nie było to zagrożone zwycięstwo. Bardzo się cieszę z jakości, którą dzisiaj pokazaliśmy. I to wierzymy w to, że tą formę, którą prezentujemy na dzień dzisiejszy, utrzymamy do końca rozgrywek, bo jest jeszcze kilka kolejek, a my musimy być cały czas zdeterminowani w walce o założony cel. Drużyna wykonuje kapitalną pracę, jeżeli chodzi o podejście do, nazwijmy to, swoich obowiązków treningowych i meczowych, co widać zresztą na boisku. My staramy się w każdym meczu grać po swojemu, to co trenujemy, dominować każdego przeciwnika. Oczywiście na miarę możliwości, bo każdy mecz jest inny, ale naszym zadaniem jest cały czas kontrolować przebieg meczu i wydaje mi się, że na chwilę obecną nam to się udaje. My staramy się do każdego meczu być przygotowanym jak najlepiej, wiedzieć o przeciwniku to, co powinniśmy wiedzieć, ale skupiamy się przede wszystkim na tym, co my mamy na boisku zrobić i dla nas jest najważniejsze, żeby jak najszybciej zaproponować przeciwnikowi swoje warunki, to co chcemy grać na boisku i żeby przeciwnik musiał się do nas dostosować, a nie my do niego, więc powiem tak, broń nas nie zaskoczyła dzisiaj niczym, byliśmy przygotowani i zrealizowaliśmy w pełni przyjęte założenia. Bardzo ważna atmosfera była dzisiaj kapitalna, naprawdę od samego początku meczu ten doping niesie i to jest fantastyczne, naprawdę przyjemnie się jako trener prowadzi mecz taki z ławki rezerwowych i wydaje mi się, że zawodnikom też zdecydowanie dodaje to, nazwijmy to, skrzydeł i gra się z polotem i wie, że ma się grać dla kogo, więc to jest kapitalne doświadczenie.